Tomasz Korpanty w Muzycznej Jedynce. Dzień dobry. Witam serdecznie. Wokalista, gitarzysta, autor tekstów, nowy głos polskiej piosenki, chociaż już nie taki nowy, bo pan zaczynał jeszcze w końcówce lat 90., dobrze mówię? Czyli nie taki młody i nie taki początkujący. No nie, nie. Ale za to jaki wykształcony. Oj, bez przesady. Pani redaktor, no ja będąc tutaj wcześniej za kulisami, słyszałem piosenki Various Monks. Mhm. I troszkę łza się wokół... łza, bo przecież pan grał z Wariusem, tak, ja zresztą nagrałem płytę, swoją taką pierwszą płytę jako nastolatek z muzykami z zespołu Various Monks, bez Roberta Janssona zresztą zespołu, i ten projekt się nazywał Sigma. Mm-hmm. Taki popowy projekt i to był mój pierwszy tak naprawdę taki początek profesjonalny, stąd ta łezka wokół przed chwileczką. To jeszcze powinnam Piaska jakiegoś puścić, bo pan przecież śpiewał u niego, prawda? Tak, no bardziej było mnie słychać na koncertach jako background vocal, co się tak nazywa fachowo. Aha. Natomiast też u Andrzeja Piasecznego też 3 lata. Można by powiedzieć, pracowałem, szlifowałem swój warsztat. No i takie obycie sceniczne, bo to jest ważne jednak każdego wokalisty, który kiedyś w przyszłości chce coś osiągnąć, chce nagrać swoje solowe płyty. Jeszcze pozdrowimy pana nauczycielkę, panią profesor Renatę Danel. A myślę, że słucha. Ona czasami słucha. A ona naprawdę ma też bardzo duże zasługi dla polskiej piosenki, bo paru artystów naprawdę o fajnych głosach wykształciła, jak na przykład pan Tomasz Korpanty, ale też i Andrzej Lampert, prawda? Dokładnie, Andrzej, ja znam, bardzo Kasia fantastyczny Cerecicka. Człowiek. Tak. To co, pozdrawiamy? Pozdrawiamy pani profesor. Pani profesor, Renato, kłaniamy się nisko z Radiowej Jedynki. No właśnie. A teraz zapytam, jak kariera solowa się rozwija? Kariera solowa zaczęła się premierą płyty w zeszłym roku, dokładnie 18 marca, czyli dzisiaj mija rok. A, rok, no proszę. Tak się jakoś równy złożyło. Rok, dokładnie, no dokładnie. Mhm. Zagrałem kilka koncertów promocyjnych, tu i ówdzie mnie słyszano, tu i ówdzie mnie oglądano. Między innymi Kochana Jedynka mnie puszczała. No miał pan piosenki dnia, fantastycznie, między innymi za co jestem bardzo Królewna, wdzięczny. Królewna, która brzmiała. Mhm. Tak, Czas nie liczy dni, Królewna, właśnie dwie piosenki, którymi promowałem tą płytę, Taki jestem. W międzyczasie pojawiło się Opole, czyli debiuty. Mhm. W zeszłym roku formuła była, jak zapewne pani wie, pani Mario, Maryla Rodowicz prowadziła debiuty. Mhm. Ja śpiewałem Łatwopalnych. Łatwo nie było. Po pierwsze Trema, po pierwsze Opole. To jest dla mnie po prostu festiwal, ikona, więc podwójny stres. No i repertuar niełatwy. No, panią Marylę Rodowicz się łatwo słucha, łatwo się przy niej człowiek uduchawia. Ale jeśli przyjdzie, jeśli przyjdzie interpretować piosenki, zresztą tak niełatwą piosenkę i tak piosenkę zaangażowaną, myślę, bo przypomnę słuchaczom, że Łatwopalni piosenka powstała po śmierci Agnieszki Osieckiej, więc tak. tym bardziej to jest taka piosenka bardzo ważna też dla pani Maryli. Więc no, tak jak mówię, przy okazji Opole, teraz troszeczkę zamknąłem się w studio, pracuję nad nowym materiałem płytowym. Część wszystko piosenek, własne, muzyka, słowa, wszystko, tak? Nie chciałbym tego. To znaczy chciałbym spróbować... To znaczy nie chcę, ale muszę, tak? Nie chcę, ale muszę, czy ja wiem. No chciałbym poprosić też swoich przyjaciół, tekściarzy i muzyków, żeby coś dla mnie napisali. Na razie mam kilka swoich rzeczy w wersji demo i świeżutki singiel przywiozłem dzisiaj. No właśnie. Więc jedną piosenkę mam, którą chciałbym wystartować, chciałbym zacząć swój nowy etap w tym roku. No i myślę, że moim marzeniem jest wydanie kolejnej płyty jesienią tego roku albo w przyszłym. To wszystko zależy od tego, jak się potoczą tutaj sytuacje. Na początek chciałbym też nagrać klip do tej piosenki singlowej. No i takie plany tak naprawdę. Ale jest pan zadowolony z siebie? Jest pan w tym miejscu, gdzie chciał pan być teraz? Czy to może za wolno się dzieje? Oczywiście, że za wolno. Oczywiście każdy by chciał, żeby jego kariera, tak zwana kariera, potoczyła się bardzo szybko. Natomiast ja nie jestem człowiekiem, wokalistą, któremu wszystko przychodziło tak nagle, tak szybko, i moja droga tak zwana muzyczna jest bardzo długa. Jak wcześniej wspomnieliśmy, 97 czy 8 rok, Various Monks, po drodze zjawił się też Andrzej Piaseczny, później jeszcze inne projekty, więc nie jestem w tym etapie życia, z którego jestem aż tak bardzo zadowolony muzycznie, natomiast jest okej. I dalej pracuję i ten rok, myślę, nauczył mnie dużo pokory. Jak wygląda show biznes i... No jak wygląda pana okiem? Porównując to, co się działo kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu,
A tu przed wejściem na antenę rozmawialiśmy o pani wydawnictwie, pani Mario. O książce Gadu Gadu. Polecam zresztą. Fantastyczne. Dziękuję bardzo. Tak, kompendium wiedzy naprawdę. I tak porównując chociażby dawne tą czasy, książkę Dawne Czasy i te, no dużo się pozmieniało. No jest większa konkurencja, jest dużo więcej możliwości pokazania się w telewizorze tak naprawdę, w tak zwanych talent showach, co nie do końca jest czasami dobre, no ale ktoś wybiera taką drogę, a nie inną, żeby się pokazać, więc też nie jestem człowiekiem, który chce zniechęcać tych młodych wykonawców. Niech idą swoją drogą po prostu. No i tak to na dzień dzisiejszy nie wygląda. Tak, w takim jestem etapie życia. To życzę, żeby ta płyta, już druga, ukazała się jeszcze w tym roku. Nie dziękuję, żeby nie zapeszyć. No dobrze, to poproszę o zapowiedź tej nowej piosenki. Szanowni Państwo, Jak dobry sen, moja nowa, świeżutka piosenka z tekstem i muzyką własną. I śpiewa Tomasz Komparty.